Czynniki ryzyka raka piersi są dobrze znane i jest ich wiele. Każdy z nich pojedynczo posiada pewien ograniczony wpływ. To jest choroba, która należy do nietytoniozależnych chorób. No, w tych tytoniozależnych piłka jest krótka, prosta sprawa, no, nie palić. I wtedy ryzyko zachorowania na choroby związane z ekspozycją na dym tytoniowy gwałtownie spada. Natomiast w przypadku raka piersi znane czynniki ryzyka dotyczą zachowań prokreacyjnych, dotyczą aktywności hormonalnej i z racji swojego charakteru są albo w ogóle niemodyfikowalne, albo bardzo trudno modyfikowalne. Istotnym czynnikiem ryzyka jest bezdzietność, późny wiek rodzenia pierwszego dziecka i ciśnienie cywilizacyjne, w którym żyjemy, no, sprzyja zachowaniom, które zwiększają to ryzyko zachorowania. Ale ryzyko zachorowania związane jest z nadwagą, z unikaniem wysiłku fizycznego i z ekspozycją na alkohol. Ekspozycja na alkohol to dotyczy picia regularnego w krótkich odstępach czasu niewielkich ilości alkoholu. To chodzi o picie 3-4 razy w tygodniu, kieliszek wina, jakiś niewielki drink. To ryzyko związane z takim rodzajem picia z rzędu jest 9%. Ono jest związane z tym, że alkohol stymuluje wydzielanie estrogenów. Utrzymywanie należnej masy ciała, no, ma wpływ korzystny dla wszystkich nas, bardzo wielu, wielu powodów i do tego należałoby zachęcać, jak również do uprawiania regularnego, umiarkowanego wysiłku fizycznego. To są czynniki, które wpływają na ryzyko zachorowania i czynniki, na które każdy może mieć wpływ. Drugim problemem jest wczesne wykrywanie. Wczesne wykrywanie, czyli wykrywanie zmian, które nie są widoczne okiem, których nie można wyczuć ręką. Czyli zmian, które mają kilkanaście milimetrów. Tu najlepszym narzędziem są badania przesiewowe. Badania przesiewowe, które w Polsce dotyczą kobiet powyżej 50 roku życia. To jest dobry pomysł i należy wszystkie panie, które są w tym wieku, zachęcać do odwiedzania tych ośrodków przesiewowych. Dlaczego ta grupa wiekowa jest wybrana? No, wybrana jest dlatego, że w tej grupie wiekowej jest największe ryzyko zachorowania, a poza tym wydolność mammografii u tych pań po 50 roku życia jest znacznie większa niż u osób o 2-3 dekady młodszych. Natomiast te wszystkie działania nie zwalniają od zachowania pewnej czujności, czyli do obserwowania własnych piersi, do reagowania na sytuację, w której w jednej z piersi lub w obu pojawiają się zmiany, których przedtem nie było. Szczególnie takie zmiany jak stwardnienie, zgrubienie, guzek, zaburzenia symetrii piersi, obrzęk skóry, pojawianie się wydzieliny z brodawki, no, która nie jest związana z laktacją, nie jest związana z ciążą. Te wszystkie czynniki powinny skłaniać do odbycia pilnej konsultacji lekarskiej, gdyż one mogą być objawem nowotworu.